Na Peaky Hightail mamy kolejny odcinek z ciekawymi informacjami. Polecam oczywiście zajrzeć, a teraz pytanie dla Was. Czy Virtus Pro wyjdzie z grupy podczas ich pierwszego lana? Pamiętajcie tylko o łapce w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Jak wszyscy doskonale wiemy, od kilku dni dostajemy porcję różnych spekulacji na temat dalszej przyszłości Neo oraz Paszy. Do niedawna mogliśmy ich oglądać w polskim miksie Prochę. Teraz niestety coś trochę o nich ucichło. Kilka dni temu pojawiły się spekulacje na temat tego, że polska organizacja Codewise Unicorns przyjmuje pod swoje skrzydła właśnie zespół Neo oraz Paszy. Lecz Jarek zdementował te spekulacje na swoim strumyku. Mimo to niczego nie można być już pewnym w tym momencie. Jak dla mnie wszystko nagle ucichło z jednej prostej przyczyny. Filip oraz Jarek szykują coś naprawdę dużego i nie chcą praktycznie nic w tej materii zdradzić. W końcu motywację mają ogromną, więc nie wydaje mi się, aby jakkolwiek zastopowali swój powrót na profesjonalne podwórko. Pojawiły się przecież też plotki na temat tego, że Prochę weźmie udział w ich pierwszym lanie Road to G League. Jednak tak się nie stanie. Czyżby coś w pewnym momencie nie zagrało pomiędzy zawodnikami? Albo właśnie spekulacja o tym, że Neo i Pasza szykują coś wielkiego, wydaje się bardziej prawdopodobna. Być może jednak celują w międzynarodowe podwórko, gdzie mieliby większe szanse. A wy co myślicie o dalszym losie Neo i Paszy? Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Pierwszy turniej lanowy, na którym zobaczymy Virtus Pro, startuje już niedługo. Pomiędzy 12 a 14 kwietnia będziemy mieli przyjemność obejrzeć 8 zespołów na arenie RTL Spiro Doom, który mieści się w Belgii w mieście Charleroi. W grupie A znajdują się Team Vitality, Sprout, Team LDLC oraz Frostfire. Natomiast w grupie B będziemy mogli oglądać G2 Esports, Virtus Pro, Epsilon Esports oraz Team Gamer Legion. Nie ma co ukrywać, grupa, w której znaleźli się Polacy, jest dosyć ciężka. W końcu G2, mimo że nie są w najwyższej dyspozycji, to nadal jest to klasa sama w sobie. Epsilon będzie chyba najłatwiejszy do pokonania. No i mamy jeszcze Team Gamer Legion, który ze Screamem na czele może zaskoczyć wszystkich na tym turnieju. Ogólnie wydaje mi się, że jest szansa na to, aby Virtusi wyszli z grupy, w końcu zarówno ekipa Screama, jak i Epsilon jest w ich zasięgu. Pamiętajmy też, że Polacy bardzo dobrze radzą sobie na mocarnych rywali, dlatego G2 również ma się czego obawiać. Pytanie pozostaje takie, z kim ostatecznie pojedzie Virtus Pro? Ze względu na małą ilość czasu może to być Vegi, ale pożyjemy, zobaczymy. A wy jak myślicie, z kim pojedzie Virtus Pro na swojego pierwszego lana? Piszcie w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za Wasze wsparcie, czytali dla Was montażysta, czyli Melodic, oraz pisarz, czyli Slin.